Wielkanoc to święto ruchome. Sposób przyjęcia tej daty ustalono na Soborze Nicejskim w 325 roku. Ustalono wówczas, że święto Zmartwychwstania będziemy obchodzić w pierwszą niedzielę po pierwszej wiosennej pełni księżyca. Oznacza to, że najwcześniej Wielkanoc może przypadać 22 marca, a najpóźniej 25 kwietnia. Wielkanoc 2018 roku wypada 1 kwietnia, a lany poniedziałek 2 kwietnia. Wielkanoc to najstarsze i najważniejsze święto chrześcijańskie, upamiętniające misterium paschalne Jezusa Chrystusa, Jego męki, śmierć i zmartwychwstanie. W Polsce, w niedzielę wielkanocną, zaraz po porannej rezurekcji, rodzina zasiada do uroczystego śniadania wielkanocnego, które rozpoczyna się składaniem życzeń i dzieleniem się święconką z koszyka. W niektórych regionach, na przykład na Śląsku, rodzice chowali w domu lub w ogrodzie koszyczki ze słodyczami. Prezenty od wielkanocnego zajączka, na poszukiwanie których wyruszały dzieci. Zapraszamy Was teraz do wysłuchania odpowiedzi na trudne pytania, jakie zadaliśmy naszym koleżankom i kolegom. Co to jest Wielki Post? Tam na Wielkim Poście przypominamy, na Wielkim Poście są różne drogi krzyżowe i przypominamy sobie, jak Jezus, Pan Jezus umarł. W Wielkim Poście są różne drogi krzyżowe, przypominamy sobie o tym, co jak Jezus umarł i ludzie mają różne postanowienia. W Wielkim Poście się chodzi na drogę krzyżową i ludzie robią różne postanowienia. Wielki Post, jest to czas pokuty. Jest to czas pokuty, można powiedzieć, że za grzechy. No i tyle mogę w tym temacie powiedzieć. Wielki Post to święto katolickie, którym nie je się potraw. Ogólnie się nie je różnych rzeczy. Serio? Czekaj, ale jak odpowiem, że tak za bardzo tak ten, to nic mi się nie staje. Wielki Post to jest okres, w którym przygotowuję się do śmierci Pana Jezusa na krzyżu. Dietą. Okej, od właśnie czego dietą, od czego? Od mięsa. Dla mnie to jest czas, kiedy oczekujemy na Wielkanoc i na przyjście Pana Jezusa. Na zmartwychwstanie Pana Jezusa. Okresem oczekiwania na Wielkanoc, na święta Wielkanocne, na zmartwychwstanie Jezusa. To według mnie to jest okres tak przygotowywania się do Wielkanocy. Wielki Post kojarzy mi się z oczekiwaniem na święta Wielkiej Nocy. Czy znacie jakieś tradycje i zwyczaje wielkanocne? Oto kilka z nich. Niedziela Palmowa symbolizuje przybycie Jezusa Chrystusa do Jerozolimy. Rozpoczyna Wielki Tydzień. Topienie Judasza. Wielką Środę młodzież topi słomianą kukłę symbolizującą Judasza. Po przeciągnięciu jej przez całą wieś wrzuca ją do wody i obrzuca kamieniami do momentu, aż pójdzie ona na dno. Święconka. W Wielką Sobotę odbywa się święcenie pokarmów, które później spożywamy na świątecznym śniadaniu. Ta pogańska tradycja została uświęcona przez Kościół. Choć zawartość koszyczka różni się w zależności od regionu, to w każdym nie może zabraknąć jajka, kiełbasy, baranka, soli z chlebem i chrzanu. Zakaz pieczenia chleba. W okresie tygodnia przed Niedzielą Palmową aż do Wielkiego Tygodnia gospodynie nie mogły wypiekać chleba. Złamanie zakazu groziło sprowadzeniem na całą wieś suszy. Dlatego winna gospodyni zostawała ukarana przez wrzucenie jej i jej garnków do pobliskiej wody. Pogrzeb żuru i śledzia. W dawnych czasach okres postu był bardzo ściśle przestrzegany. Ograniczano wtedy spożywanie praktycznie wszystkiego. Mięsa, cukru, nawet nabiału. Jedzono praktycznie tylko żur i śledzie. Dlatego w Wielki Piątek z radości ku końcowi postu urządzano tak zwany pogrzeb żuru i śledzia. Wszyscy mieszkańcy wsi z okrzykami radości zakopywali w przygotowanym dole znudzone pożywienie.
z którym rozstawali się na cały rok. W niektórych regionach Polski zasypywano dodatkowo garnek z popiołem, który symbolizował koniec smutku i nadejście radości. Niedziela Zmartwychwstania. Wielka Niedziela rozpoczyna się od uroczystej mszy Rezurekcji. Później cała rodzina zasiada przy stole i spożywa świąteczne śniadanie, które rozpoczyna się składaniem życzeń i dzieleniem się poświęconym jajkiem. Pisanki. Pochodzenie tradycji malowania pisanek nie jest do końca znane. Każdy kolor symbolizuje coś innego. Fioletowy i niebieski oznacza Wielki Post. Czerwony to przelana na krzyżu krew Chrystusa. Barwa zielona, brązowa i żółta wyrażają radość. W naturalny sposób jajka można zafarbować, gotując je w łupinach cebuli, kwiatach malwy lub kory dębu. Śmigus dyngus, czyli lany poniedziałek. Pogańskie święto symbolizujące budzenie się przyrody do życia oraz oczyszczenie z zimowego brudu. Przepowiednia mówi, że im mocniej oblana panna, tym większe szanse na szybsze za mąż pójście. Czym jest dla Ciebie Wielkanoc? Jakie znasz tradycje związane z tym świętem? Wielkanoc to jest dla mnie takie święto, w którym tak jakby cała ludzkość została zbawiona, a tradycje to, no, że chowa się jajka, pisanki się robi. No, więcej tak nie pamiętam. Okej. Czy znasz jakieś tradycyjne potrawy właśnie związane z Wielkanocą? Nie. A przychodzi może coś na myśl, tak? Przypomina sobie? No, chyba jajka, ale to nie wiem. Wielkanoc to... można tak powiedzieć, że to są święta, w których świętujemy, że Pan Jezus zmartwychwstał. Czy znasz jakieś tradycyjne potrawy, tradycje w ogóle związane z tym świętem? Na pewno w Wielką Sobotę idziemy z koszyczkiem, w sensie z jajkami. No i z koszyczkiem poświęcić te pokarmy do kościoła. No i po prostu chodzimy do kościoła. Są jakieś takie śniadania wigilijne, takie, no przynajmniej tak u nas tak jest. No wiadomo, śniadanie wielkanocne, jeszcze jest niedziela palmowa, w sobotę się święci jajka i potrawy, które później idą na śniadanie wielkanocne i się nimi później dzieli. No jest jeszcze wiele tradycji, jajka, króliki, wiadomo, kurczaki, te wiosenne rzeczy, wszystko. No w taką porę roku jest typowo, że zmartwychwstanie właśnie wiosną się wszystko odradza, no to tak Jezus właśnie w tym akurat momencie zmartwychwstał. Dla mnie Wielkanoc jest świętem, gdzie gotujemy jajka, idziemy do kościoła, je tam święcimy i jesteśmy tam blisko z rodziną. A tradycje są takie, że co roku idziemy do kościoła i tam i tam święcimy koszyk wielkanocny. Wielkanoc, święto zmartwychwstania Jezusa, a tradycja to zajączek, śmigus dyngus. Wielkanoc to dla mnie święta, w których Jezus Chrystus zmartwychwstał. A Wielkanoc świętuję razem z rodziną, jem śniadanie wielkanocne i maluję pisanki. Jakie znasz potrawy wielkanocne? Jajka z majonezem i kurczak. Wielkanoc jest to zmartwychwstanie Pana Jezusa. Czas zmartwychwstania Pana Jezusa, najważniejsze święto chrześcijańskie. Ja obchodzę ten czas osobiście z rodziną i przyjaciółmi.
A potrawy jakie są? No nie wiem, moja mama robi dużo sałatek, no oczywiście jajka są, jest święcenie koszyczka. Idziemy całą rodziną do kościoła, siadamy przy stole, spotykamy się razem. No i tyle, co mogę powiedzieć. Się niesie jajka i się je święci. I się robi różne pisanki. My malujemy jajka i też kupujemy koszyczki na jajka. Pisanki, króliczek wielkanocny, który przynosi prezenty, pisanki. Moja babcia często robi cielaczka, ciasto. Jemy jajka i jeszcze nie wiem co. Wielkanoc to na pewno wtedy przychodzi zajączek wielkanocny. Na przykład wszyscy siadamy przy jednym stole, są pisanki, idziemy do kościoła, dekorujemy koszyczki.